Dzień dobry, witam was wszystkich. Mam nadzieję, że spędzacie super dzień. Ja jestem właśnie na skutiwowym zapleczu, w sumie to w pokoju Barta, z kotkowskim Bartoszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Instagram. Okej. Okay. I słuchajcie, wow, w ogóle tam są kawki Fliska. Robią się foty. Myślę, że nie wiem, czy już są, w sprzedaży już są, czy nie? Ale myślę, że jak widzicie ten film, to albo można je już kupować, albo... No nie wiem, ale obczajcie sobie na stronce Scootif, link będzie w opisie. I dzisiaj jest pierwszy dzień w ogóle pierwszych kampów na AWE. Summer campy się zaczynają, pierwszy turnus dzisiaj jest 20 czerwca, początek kampów. Dzisiaj jest pierwszy kamp, pierwszy dzień pierwszego kampu, także idziemy zaraz obczaić, co tam się dzieje. Dzisiaj będzie rozpoczęcie tego kampu około 18, a jest 17 około. Także idziemy tam zobaczyć, co się dzieje. Dobra, idziemy już na rozpoczęcie. Trochę mam stresika, bo zawsze jest taki tak fajnie, jak te obozy się zaczynają. Jest Jasiu, siema, który będzie pomocnikiem na tym turnusie i na którym jeszcze? I na drugim. I na drugim. Patrzcie, kogo spotkaliśmy. Czyli mamy już Filip Niedziela i Bartosz Kotkowski. Zawijam kulaję. Zawiec patocki! O, trup, proszę. Don't be shy, put some more. Tak jak widać, pogoda na dworzu jest niestety przykra, bo jest pada deszcz od paru dni. Patrzcie tą piękną chwilę. Dzień dobry. Patrzcie, idę, tu jest hulajnóg. Piszcie w komentarzach, ile obstawiacie, że tam jest hulajnóg. I już mogę powiedzieć, pierwszy turnus kampu jest oficjalnie rozpoczęty. Także zaraz wam pokażę w ogóle zmiany, jakie zaszły na hostelu. No i na skateparku pewnie już widzieliście, ale wam pokażę, jak wygląda skatepark na dworzu. Tam jest też nowa trawka, która bardzo mi się podoba. No i na hostelu są najgrubsze zmiany, no bo cały dół jest zrobiony. No i na górze podzielone jeszcze dwa pokoje. Także zaraz to ujrzycie. Dobra, obczajcie, bo to jest naprawdę cool sprawa. Nie to, że gadam głupoty, tylko naprawdę spoko sprawa. Pamiętacie, hostel, tu jest góra hostelu. Tu się idzie na dół i zaraz zejdę i wam pokażę, co tam się dzieje. I tu jest kolejna część hostelu. Dół hostelu i tu też są pokoje i taki piękny korytarz. Tu wszędzie są pokoje. Tu już jakieś ziomeczki chyba mieszkają. Tu też, tam uciekają Bartosz Patocki i Szczęku. No i kurde, to wszystko wygląda tak ładnie, tak pozytywnie. Dobra, spróbuję wejść po cichu do jakiegoś pokoju. Tu mieszkają jakieś ziomeczki. Nie ma ich, także nie będę im tu plądrował. Tylko tak wam chciałem pokazać i to naprawdę wygląda super. W sumie jeszcze się trochę nie znam, także nie wiem co i gdzie, także teraz sobie obczaję. A i tu się idzie po prostu na górę do górnego hotelu. Jeszcze wam pokażę, jak te pokoje zostały podzielone. Jak wiecie, tu był jeden duży pokój i teraz są dwa. Jest 19 i 20, dwa mniejsze pokoje. Tak to wygląda. Tu też jakieś ziomki mieszkają już, także nie będę im wbijał. I pójdziemy zobaczyć, co się dzieje na parku. I potem chyba jest kolacja w ogóle, także spróbujemy zjeść coś na kolacji. W hostelu szybkie wejście na park, więc super. Tu już ziomeczki jeżdżą. Majcherek jest chyba smutny, więc zobaczymy. Dobrze, dobrze. Dzięki, stary. Tu powstała taka najmniejsza sesja dla najmłodszych użytkowników parku. Tam jeździ Jasiu Mączkowski, więc idziemy po go ponagrywać. Flara! Janusz zadeklarował jeden trik brief bang. Pokażę wam szybciutko zmiany, które mi się szczerze najbardziej podobają ze wszystkich zmian, jakie zaszły, że tak powiem, na AWE, na obrębie AWE. I patrzcie, co tu się dzieje. Są ławeczki takie piękne, że można sobie usiąść, pochillować. Teraz akurat jest słaba pogoda, ale zobaczcie, jak tu jest ślicznie. Trawka położona. Tu jest skatepark, flybox, jest rezi, tam jest mini rampa postawiona. I tutaj
tutaj jest nowa trawa, więc nie można na nią wchodzić, ale tak butę dotknę. Wiecie, YOLO, nie? I jest super, patrzcie, leżaczki. To nie są leżaki, tylko to są hamaki, ale leżaki też są. Tamo. No i co? I tu jest piękna trawka. Tam jeszcze będzie tor do skimboarda. Jest trampolinka. I tak to wygląda, także dzieciaki na kampach mają tutaj raj na ziemi. No, wszystko czego trzeba w sumie do pojeżdżenia i do pochillowania. I teraz idziemy na kolację, bo jest kolacja, pierwsza kolacja na kampie w tym roku, także idę obczaić co się dzieje. Chyba dzieci już wchodzą. Kolacja. Dzieci chyba zadowolone, nawet na pewno. I zaraz będzie sesyjka, także nagram. Gdzieś słyszę głosy i zaraz wbijemy im do pokoju. I o, tu coś słyszałem. Siema. Tu też słyszę głosy i zapytam się, czy się cieszą, że są na kampie. Najpierw zapukamy. Dzień dobry. Można wejść tu do was? Tak, można wejść, proszę. Okej, okay, bo ja tutaj mam takie pytanie. Robię taki wywiad publiczny. Tak, mogę żelka? No, no oczywiście, że tak. Moje to są moje ramienia. Mogę? No, możesz. Kurde. Kurde, patrz jaka długa ładowarka. Najdłuższa na świecie. No. Jesteś zadowolony, że jesteś na kampie? Tak. Ja oczywiście, miałem ogólnie jechać na czwarty. Ale tak się okazało, że ona nie może na czwarty, bo nie było... I się przepisał specjalnie. Tak. I wy jesteście kolegami? Aha. Jesteśmy przyjaciółkami. Jak słodko. I co, i ty nie mogłaś być na czwarty? No, bo nie było miejsca. I on się specjalnie przepisał na pierwszy. No. Jakie gąbeczki. Dobra, wchodzimy do następnego pokoju, numer 15. Cześć koledzy, mogę tu przyjść na chwilę? Siema. Okej, dobra. Czemu tam są walizki? Dobra, chciałem wam... Pani kazała! Chciałem was zapytać, czy się jaracie, że jesteście na kampie? Tak. Ale ładne buty, oni mają takie same buty? Jo. Jarasz się? Co będziesz katował? Trzy whipy. Okej, a ty? Kika sweepa. A ty? Bar whipa. Okej. Trzy whipy i finger whipa. Za oknem jest, a ona u mnie jest. Nie było coś na to, na to mi zaśmieszy. Jak widzicie, niedługo rozgrzewka. Teraz ten ładny obok mnie też wymyśla. Oni znają twoje wieki, a ty jesteś moją lady. Piszesz ciągle SMS-y. Pierwsza sesyjka na Skudim Campie. Tak jak widzieliście, dzieciaki katują na parku i teraz pójdę na street. Zobaczyć co tam się dzieje. To też sporo ludzi. Dobra, ja robię ten. Szczęku wykonuje inwarda. W warsztacie skuti wybili mi łożyska. Ja. Dobra, nagrałem trochę sesyjki. Nie za dużo, bo dzisiaj taki lajtowo pierwszy dzień. Dopiero wszyscy sobie obczajali co i jak. No i tak to wygląda. Dobra, teraz chciałem wam na koniec tego odcinka zaprezentować jeszcze nowe projekty kasków TSG X Scooty w kolaboracja. I tak to się prezentuje. One są kolorystycznie, są
najładniejszymi kaskami, jakie widziałem. Więc tak, tu mamy pierwszy zielony z takim patternem, taki splash trochę. Z drugiej strony jest tak samo fajne logo Scootif i wszystko takie, można powiedzieć, ochlapane. I ten kask, w sumie mój faworyt, bo jest czarny i w ogóle mega się prezentuje. Tu fajny napis Scootif zielony, no i pasek idzie przez cały kask. No i ten sam kask, tylko w kolorze białym i z tym samym patternem. No tak się prezentuje, też napis Scootif ładny. I na tyle jeszcze mamy TSG, także super. No i jak widzicie ten vlog, no to te kaski najprawdopodobniej są w sprzedaży, nie mówię na 100%, także link do kasków pod filmem. No i obczajecie, czy wam się podobają, dajcie znać w komentarzach. No i ja kończę dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz odwiedzić mnie na Instagramie oraz na Instagramie Scootif. No i tym samym zaczęliśmy pierwszy turnus Scootif Campu i będę dla was więcej nagrywał relacji z tych turnusów. Także czekajcie na nowe filmy, no i do zobaczenia.